Chirurgia robotowa pozwala operować z niezwykłą precyzją. Ruch narzędzi sterowany jest elektronicznie za pośrednictwem komputera. Od 12 lat operuję robotem chirurgicznym Da Vinci, dzięki czemu mogę operować bezpiecznie, precyzyjnie, mając do dyspozycji obraz i wizualizację pola operacyjnego, co jest bardzo istotne, szczególnie przy operacjach chorób nowotworowych. Medycyna 4.0 to bardzo szerokie pojęcie, które pokazuje, jak bardzo rozwija się w tej chwili całe podejście do medycyny, zarówno w zakresie technologii, jak i organizacji opieki, dla mnie najważniejszej, opieki onkologicznej. Medycyna 4.0 to tak naprawdę styk technologii, rozwoju technologicznego i możliwości wykorzystania tego całego procesu w naszej codziennej praktyce. Chciałbym, żeby ta medycyna 4.0 stała się naszą onkologią 4.0. Współpraca inżynierów z lekarzem jest koniecznością. Ja jestem specjalistą z zakresu radioterapii onkologicznej. Naturalnym partnerem do współpracy jest dla mnie fizyk medyczny, inżynier medyczny. Bez tego zespołu nie jestem w stanie wykonywać swojego zawodu, więc to jest po prostu naturalny proces. Biotechnologia, bioinżynieria to bardzo dynamicznie rozwijające się dziedziny i dla nas, dla onkologów, jest bardzo istotne, żeby osiągnięcia naukowców właśnie z tych dziedzin były jak najszybciej wdrażane w naszą codzienną praktykę. Charakterystyczna dla pracy inżyniera jest możliwość zastosowania własnych rozwiązań w praktyce. Możemy mieć realny wpływ na kształt miast, na innowacje w przemyśle, ale też na jakość życia, w szczególności na zdrowie. Takie szanse daje medycyna 4.0. To szansa, ale też odpowiedzialność. Stawiając pacjenta w centrum naszych badań, wiemy, że tylko stała współpraca z lekarzami, znajomość ich bieżących potrzeb, tylko to pozwala projektować rozwiązania faktycznie ratujące życie. Postęp medycyny jest nierozerwalnie związany z rozwojem techniki od zawsze. Natomiast na naszych oczach dzieje się teraz postęp w sztucznej inteligencji, w uczeniu maszynowym, wkraczanie tych technik razem z nanotechnologią, do diagnostyki, przez analizę obrazów, do personalizowanej medycyny, czyli dostosowania terapii indywidualnie dobranych do pacjenta na podstawie mnóstwa różnych czynników, kondycji tej osoby. Też już współcześnie operuje się robotami, maszynami, czyli tak zwana chirurgia robotowa, czy to są elementy elektroniki, robotyki wchodzące do medycyny. Pomysły dekady temu uważane za science fiction dziś już stały się science, czyli nauką. A stąd już tylko krok do szybszego diagnozowania, do skuteczniejszego leczenia. Gdziebym nie spojrzał, w każdą dziedzinę kardiologii, czy to w interwencyjnym leczeniu wad zastawkowych serca, czy to w leczeniu zaawansowanych zmian miażdżycowych w tętnicach, chociażby o stentach, o których przecież już wszyscy wiedzą, czy to w sytuacji wymiany zastawek. Ale już wiemy doskonale o tym, że pukają do nas nowinki, że możemy przyskórnie zabezpieczać inne zastawki. I to jest przyszłość. Temat medycyny 4.0 to jest temat, który od jakiegoś czasu powszechnie jest używany w różnych okolicznościach, gremiach, spotkaniach. Ten element jest pojęciem niezwykle pojemnym, który mieści w sobie to, jak funkcjonujemy jako szpitale czy inne podmioty lecznicze tam, gdzie chodzi o kadry. To jest element, który obejmuje ten element, który jest dla mnie niezwykle istotny, naszego wykształcenia, naszych kompetencji i to jest element, który jest niezwykle istotny, jeżeli chodzi o technologię. Te elementy w naszym codziennym funkcjonowaniu widzimy, jak bardzo przybrały na sile i jak pokazały, że medycyna 4.0 to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość. Co to powoduje?
To powoduje, że ten niebywały, eksplodujący, można by powiedzieć w ostatnich latach, rozkwit metod diagnostycznych umożliwia nam przybliżenie się do takiego naprawdę bardzo, bardzo dobrych możliwości pomocy pacjentom, którzy byli na straconych pozycjach jeszcze do niedawna. Na Dolnym Śląsku udało nam się stworzyć tak zwany złoty trójkąt, a więc ogromna współpraca przynosząca efekty. To jest sektor biznesu, to jest samorząd i to jest nauka. Jeżeli te podmioty widzą się i współpracują z sobą, to naprawdę można przynosić góry. To, że Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, to również zasługa tego złotego trójkąta. Przy współpracy pomiędzy inżynierami, lekarzami, lekarz wie, co jest jemu potrzebne, jakie narzędzia, jak te narzędzia powinny funkcjonować w przypadku informatyków, jakie procesy powinny być brane pod uwagę. Czas, wielkość, jakość i wiele innych parametrów. Nie da się efektywnie zarządzać jakąkolwiek jednostką, nie da się efektywnie zarządzać szpitalami bez dostępu do nowoczesnych technologii.